Nowy sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbigniew Boniek, stawiając na Pana w tej roli, powiedział takie zdanie, że w życiu czasem trzeba się o coś założyć i ja jestem przekonany, że zrobiłem dobry zakład. To chyba pozytywne zdanie w stosunku do Pana. Myślę, jak Pan to odbiera? Myślę, że bardzo pozytywne, dające mi też poczucie, że tak naprawdę mój szef na mnie stawia. Jest to bardzo ważne, bo daje mi to dużo pewności i wiem, że no i teraz muszę tak naprawdę udowodnić, że miał rację, więc no, wszystko tak naprawdę jest o mnie teraz i tylko swoją ciężką, dobrą pracę mogę pokazać, że to był dobry wybór. Skąd wziął się Maciej Sawicki w tych głównych ludziach, którzy będą dowodzili polską piłką, bo wiadomo, kiedyś był Pan piłkarzem, ale niewiele wiemy o tym, co robił Pan po karierze piłkarskiej. Skąd się wziąłem? To bardzo ciekawe pytanie również dla mnie, bo tak samo jak dla Państwa, dla kibiców to była pewnego rodzaju niespodzianka, tak również to było dla mnie. Pewnie o detale trzeba było się spytać Pana Bońka. Natomiast tak naprawdę ja w piłce byłem od zawsze, bo już w wieku 7 lat jako młody chłopiec, który pasjonował się piłką i w którą grał od rana do wieczora, tak naprawdę zaczął karierę sportową. Poszedłem do pierwszego mojego klubu Ursus Warszawa, gdzie zapisałem się oficjalnie do drużyny piłkarskiej. Coś tam we mnie było, miałem troszeczkę talentu, bo zostałem przyjęty do grupy o 2 lata starszej ode mnie. Grałem jako młody chłopak w różnych grupach wiekowych, żaki, trampkarze, juniorzy. W wieku 16 lat zacząłem grać w dorosłej drużynie seniorów w trzeciej lidze. Stąd pewnie trenerzy reprezentacji zaczęli się mną interesować. Trafiłem do reprezentacji pana Kleidista. To spowodowało, że zainteresowała się mną Legia Warszawa i zacząłem taką profesjonalną grę w piłkę nożną w wieku 18 lat, gdzie Legia mnie zakupiła, gdzie przyszedłem do drużyny profesjonalnej, gdzie spędziłem fajne lata mojej kariery. Po piłce, która trwała 5 lat, poszedłem do szeroko rozumianego biznesu, zacząłem inne życie zawodowe. W międzyczasie również grałem jako piłkarz amator. No i teraz znów trafiam do sportu, do piłki w kompletnie innej roli niż dotychczas. Żeby trochę to rozbudować, zaczął Pan z wysokiego C, bo Legia Warszawa, później był jeszcze Stomil, Olsztyn, była Korona Kielce. Były te młodzieżowe reprezentacje, ale umówmy się, jakiejś wielkiej kariery pan nie zrobił i wtedy powstała chyba gdzieś ta decyzja o tym, że być może warto robić w życiu coś innego. To prawda. Kariery to rzeczywiście nie było. Bardziej bym to nazwał przygoda z piłką. Natomiast przygoda bardzo taka owocna, która zaowocowała na moje późniejsze również życie zawodowe. Tak, to prawda, najpierw była reprezentacja, te reprezentacje młodzieżowe, później była Legia. W międzyczasie zostałem wypożyczony do Stomilu do Olsztyna na rok. Później znów wróciłem, miałem nadzieję, prawda, że dalej będę się rozwijał w tej Legii. No niestety, zawsze czegoś mi brakowało. Nie wnosiłem tej wartości dodanej do zespołu, nie tworzyłem jakości, jak to się mówi, czy różnicy w języku piłkarskim. Próbowałem się wydawać jak najwięcej, no nie udawało się. Spróbowałem jeszcze raz wypożyczenie, poszedłem do Korony Kielce. Tam po pół roku grania tak naprawdę podjąłem męską decyzję, że no w tej piłce to tak naprawdę dużo już nie osiągnę i żeby coś w życiu robić na stałe, na przyszłość, no zdecydowałem, że trzeba troszeczkę inaczej się w tym życiu odnaleźć. Dlaczego akurat taka decyzja? Pana to gdzieś od początku tego dorosłego życia interesowało? Nie, tak naprawdę piłka nożna była numerem jeden przez całe moje życie, aż dotąd, kiedy zakończyłem, prawda, tą moją przygodę profesjonalną, tak to nazwijmy. W międzyczasie, kiedy grałem w tą piłkę, również studiowałem, to też mi dawało pewną jakąś taką niezależność intelektualną, a także to, że kiedy to życie zawodowe skończę,
to będę miał jakąś odskocznię i tak naprawdę będę mógł robić jeszcze inne rzeczy w życiu niż szeroko rozumiany sport, piłka nożna, bycie piłkarzem, trenerem czy menadżerem sportowym. We mnie ta decyzja o zakończeniu przygody z piłką dojrzewała. To nie było tak, że pewnego ranka się obudziłem i powiedziałem sobie, nie no, ja już się nie nadaję, ja już, prawda, dalej tej kariery nie mogę prowadzić, bo jestem słaby. Nie, to był cały etap pewnych rzeczy, które wpłynęło na to. I tak jak mówię, to dzięki temu, że skończyłem już studia w międzyczasie, miałem taką pewną niezależność tego, co mogę w życiu robić. No i jak skończyłem tą grę w piłkę nożną, zacząłem jak normalny człowiek wysyłać CV do różnych organizacji, firm w Warszawie. No i tak naprawdę poszedłem do pierwszej pracy i zaczynałem od zera. A jak się ta droga, jeśli chodzi o wykształcenie, zaczynała? Bo chyba zaczął pan jeszcze w momencie bycia piłkarzem, ale z tego co wiem, to CV jest bardzo bogate, bardzo rozbudowane, bo na jednych studiach się też nie skończyło. Tak, to moje wykształcenie ewoluowało razem z moją pracą zawodową, bo w międzyczasie, jak wspominałem, grając w piłkę, studiowałem już na uczelni tutaj warszawskiej. Akurat zbiegło się tak, że kiedy zakończyłem tą karierę zawodową, skończyłem również studia. Więc poszedłem do pierwszej firmy w moim życiu. Zacząłem takie prawdziwe obowiązki, które wynikają z pracy w firmie. No i zauważyłem, żeby tak naprawdę w życiu więcej osiągnąć i coraz bardziej się rozwijać i mieć coraz więcej odpowiedzialności na sobie, człowiek musi być do tego przygotowany. Uznałem wtedy, że powinienem w siebie zainwestować, pójść jeszcze do jakiejś dobrej szkoły i tak naprawdę poszerzyć te moje kompetencje, które mogą mnie kwalifikować do jakichś ważniejszych ról w organizacjach. Tak więc podjąłem decyzję, zainwestowałem w siebie, wydałem pieniądze, które tam jakoś uzbierałem. Chyba sobie sporo pieniędzy, prawda? Tak. I zapisałem się na wtedy najlepszy kurs MBA, jaki był dostępny tutaj w Polsce. To był kurs Uniwersytetu Warszawskiego z University of Illinois. I tak naprawdę wyłożyłem te pieniądze, przeszedłem rekrutację. Zaliczono mi na tej rekrutacji również doświadczenie sportowe, bo doświadczenie jest niezbędne w tej rekrutacji na taką uczelnię. No i się dostałem na ten kurs, na ten program, co było wielką taką pomocną rzeczą w mojej dalszej karierze, bo oprócz tej wiedzy takiej teoretyczno-praktycznej poznałem również dużo ciekawych ludzi, z którymi do tej pory się przyjaźnię. I to był taka wielka katapulta, jeśli chodzi o mój rozwój zawodowy. Bo też jest ta wisienka na torcie, prawda? Też Harvard pojawił się w pana CV. Tak. Harvard się pojawił troszeczkę później, bo jak skończyłem, prawda, ten MBA tutaj, w międzyczasie również awansowałem w mojej firmie na pierwsze moje menadżerskie stanowisko w życiu. Zmieniło się dużo, bo tak naprawdę już ta moja praca to nie było tylko o mnie, o moje kompetencje, o to, co ja robię, ale raczej była to praca już o ludziach, prawda? Jak oni pracują, jak oni się odnajdują w organizacji, jak oni efektywnie pracują, aby realizować powierzone cele. Także tu była duża zmiana we mnie i studia mnie też do tego przygotowały. Harvard pojawił się troszeczkę później i wyniknął też z mojej takiej, prawda, ambicji, dążenia do tego, aby naprawdę w życiu wskoczyć na ten najwyższy level. I uznałem w pewnym momencie, że takie coś może mi się przydać. A co to było konkretnie na Harvardzie? Jak te studia się nazywają? Program for Leadership Development. To jest bardziej program o tym, aby wykształcać w sobie takie typy bardziej bycia liderem niż menadżerem. To są takie studia bardziej o tym, aby rozwijać, przygotować menadżera do tego, aby rozwijał kompetencje innych, żeby wydobywał z nich to, co najlepsze. Bardzo ciekawe doświadczenie.
A czytał już pan te komentarze, bo często tak jest, chociażby pod wywiadem na Weszło, bo to był jeden z pierwszych wywiadów z panem. Już oczywiście pierwsze docinki, jaki Harvard, jaki MBA, kim on w ogóle jest. Przyjmował pan te wszystkie krytyczne komentarze? Oczywiście, widziałem je. Bardzo się cieszę, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie ludzie mogą napisać to, co chcą, szczególnie w internecie. To jest ich przywilej. Tak mówię, no, z niektórych rzeczy się nawet śmieję, bo moja kreatywność tego nie ogarnia, jak można, prawda, pewne rzeczy tak pisać. No, niektóre rzeczy są śmieszne, no, niektóre troszeczkę obrażają, ale tak jak mówię, trzeba mieć do tego zdrowy rozsądek. I chyba duży dystans. I duży dystans, tak. Jest październik, wybory Polskiego Związku Piłki Nożnej, nowego zarządu, wygrywa Zbigniew Boniek. W którym momencie ta decyzja, czy ta propozycja bardziej od Zbigniewa Bońka pojawiła się, aby dołączyć do tej jego ekipy, która będzie rządzić polską piłką przez następne 4 lata? Ja z panem prezesem Bońkiem spotkałem się krótko przed wyborami. Troszeczkę porozmawialiśmy o piłce, o tym, jakie on ma spojrzenie na piłkę. Troszeczkę porozmawialiśmy o mnie. Ustaliliśmy, że tak naprawdę wrócimy do rozmowy wtedy, kiedy pan Boniek wygra wybory. Tak też się stało, jak wiemy. Czekał pan gdzieś na tą informację? Tak, w ogóle ciekawa sprawa jest, bo ja w tym czasie przebywałem w delegacji, byłem w Chinach. Wiadomo, była różnica czasu również, te 6 godzin dzielące Chiny i Polskę. I tak naprawdę no, czekałem, oczywiście trzymałem kciuki za pana Bońka. No i w końcu przyszła ta wiadomość, że pan Boniek wygrał. I wtedy tak naprawdę potoczyły się kolejne rzeczy. Pan Boniek do mnie zadzwonił następnego dnia. Poprosił mnie, jak i mojego pracodawcę o to, żebym jak najszybciej przyjechał do kraju. Więc pozmieniałem wszystkie swoje plany zawodowe, które mnie do tych Chin, prawda, zaciągnęły i przyleciałem najszybszym samolotem, jak to było możliwe, do Polski. Wtedy bardzo rzeczowo i konkretnie porozmawiałem z panem Bońkiem, ustaliliśmy wszystkie szczegóły. Dalej już wiemy, była nominacja. No i praca związku teraz. Podczas tej rozmowy na pewno też musiał pan w pewnym sensie swoją wizję pracy przedstawić. Co pan powiedział Bońkowi? Bo pan nie był jedynym kandydatem. Z tego co wiem, jeszcze chyba było 4 innych kandydatów na to stanowisko. Czymś musiał pana Bońka przekonać? To prawda. To pewnie też trzeba było zapytać pana Bońka, czym go przekonałem tak na końcu. Ja tak naprawdę, tak jak wspominałem, całe moje życie było z piłką nożną, o piłce nożnej w różnych rolach. Piłkę nożną kocham od dziecka. Dzięki piłce nożnej dużo w życiu się nauczyłem. I nawet dzięki piłce nożnej jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem. Pewnie bardzo pomogło też to, że mam doświadczenie biznesowe 9-letnie, w tym na stanowiskach średniego i wysokiego szczebla, więc takie doświadczenie w zarządzaniu na pewno pomaga. Więc pewnie pan Boniek zobaczył we mnie jakąś młodość, energię, dynamizm. No i trzeba było pytać, co go tak naprawdę przekonało. A też moment takiego pierwszego wejścia, bo tak de facto niedawno rozpoczął pan jakby oficjalnie też te prace w związku od połowy listopada. Ten pierwszy moment, styczność z gabinetem, chociażby przy Bitwie Warszawskiej tutaj w Warszawie, jak to wyglądało? No to na pewno jest ciekawe doświadczenie, prawda, wchodząc do związku. Wygląda to też bardzo normalnie, jak dla każdego pracownika, który przychodzi pierwszy dzień do pracy w nowej firmie. Wszystko jest nowe, ludzie są nowi. Ja tak naprawdę nie znam nikogo w związku, co może być moją dużą zaletą, a może i być moją wadą. Więc tak naprawdę całe, czy biuro, czy ludzie są dla mnie nowi. Natomiast ja się nie zastanawiam tak naprawdę nad tym, bo ja mam pewną misję do zrobienia, pewne cele, które chcemy zrealizować, może do wykonania. Pan też powiedzieć, jeżeli to jest do zdradzenia, co chcecie tak zrobić na początek, bo to nie jest
chyba taka łatwa sprawa. Ten cały program Zbigniewa Bońka, przebudowy polskiej piłki, to chyba troszkę jednak potrwa. A ten początek, co chcecie zrobić już na samym starcie? Tych celów jest rzeczywiście dużo. Ja mogę powiedzieć o tym celu, który mnie najbardziej dotyczy. Ja bym chciał, żeby Biuro Polskiego Związku Piłki Nożnej pracowało w sposób efektywny i transparentny, z pewnymi procedurami, zasadami, tak aby to było bardzo wydajne dla wszystkich interesariuszy Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest mój główny cel, taki bardzo pilny i to też chcę zrobić na początku. Dużo jest przewracania, wertowania tych papierków na początku, kiedy wchodzi się do takiej struktury jak PZPN? Oczywiście tak. Jest kupę dokumentów, które trzeba przeczytać, kupę dokumentów bieżących, które trzeba podpisać, aby nie blokować pewnych, prawda, procesów, które są w związku. Jest tego dużo, tak, to prawda. Wszystko tak naprawdę zaczęło się dla mnie niedawno. Studiuję te materiały, prawda, analizuję, wyciągam pierwsze wnioski. No, jest tego trochę. Boi się pan trochę tego wyzwania? Znaczy, strach jest ostatnią rzeczą, która mi tutaj na końcu pomoże. Więc ja patrzę na to z innej perspektywy. Dla mnie to są takie pozytywne emocje. Czuję się tak troszeczkę, jakbym za chwilę miał grać ważny mecz. Taki dreszczyk pozytywnej adrenaliny. Teraz jest dużo lepiej, bo tak naprawdę zacząłem już tą pracę. Już mogę, prawda, realizować pewne rzeczy, analizować, normalnie pracować. Najgorzej jest, prawda, przed tym początkiem, kiedy tak naprawdę czeka się na te nowe wyzwania, a teraz to już tak naprawdę ciężka praca i do przodu. Też zdążył już pan chyba poznać wiele osób z tego środowiska piłkarskiego, bo jest za nami mecz już z Urugwajem. Tam było widać chociażby w hotelu, w którym spaliście, mieszkaliście w Gdańsku, że cały czas różnego rodzaju rozmowy z działaczami i tak dalej były prowadzone. Później również na stadionie w Gdańsku. Jak pan odebrał to środowisko na samym właśnie początku swojej pracy? To znaczy, oczywiście dużo ludzi, większość ludzi jest dla mnie nowych, których nie znałem. Część osób jest znanych mi, bo znałem je poprzednio, jak byłem sportowcem. No jest to, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest specyficzny, więc trudno mi mówić o wszystkich ludziach razem. Na pewno jest to ciekawe środowisko, w którym są różne osobowości. Natomiast ja zawsze patrzę na siebie, nie na innych i myślę, że sobie spokojnie tutaj to wszystko poukładam tak, żeby było dobrze. Pan jest wyznacznikiem tej nowej na pewno fali w Polskim Związku Piłki Nożnej, a gdzieś nie było takiego, nie wiem, rozmyślania w ogóle, co ci ludzie tutaj robią. Mam na myśli tych tak zwanych leśnych dziadków, którzy jednak już gdzieś tam w tej piłce przewijają się od wielu, wielu lat. Powiem tak, w naszym kraju przez te ostatnie 20 lat od czasów transformacji zadziało się bardzo dużo dobrych rzeczy, z których my Polacy możemy być dumni. Również dzięki piłce, bo Euro 2012 było pewnym takim deadline'em dla rządzących naszym krajem, żeby sprostać pewnym wyzwaniom związanych z tą imprezą. Mam tu na myśli infrastrukturę, lotniska, oczyszczalnie. Natomiast jedyną rzeczą, którą tak naprawdę ludziom brakowało przez te wiele lat transformacji, były te zmiany właśnie w Polskim Związku Piłki Nożnej. To nie szło w parze, prawda, z tymi jakimiś sukcesami naszego kraju. I tutaj rzeczywiście jest taka chęć do tego, aby dużo rzeczy zmienić. Ja mam nadzieję właśnie, że teraz jest ten czas na to, aby te zmiany przyszły. Nie wiem, czy wy jako zarząd zauważyliście taką ciekawą zmianę, jeśli chodzi o ten mecz z Urugwajem. Mecz przegrany, a mimo wszystko na trybunach ani razu nie zabrzmiała ta słynna piosenka. Rzeczywiście tak. Muszę powiedzieć, byłem w Gdańsku i atmosfera całego spotkania była tak piękna, że naprawdę serce rośnie. My Polacy naprawdę możemy być bardzo dumni z tego, jak umiemy kibicować, jakich mamy kibiców.
i to rzeczywiście może być naszą taką wielką wizytówką. I pomimo, że ten wynik końcowy nie był korzystny dla nas, ci wszyscy ludzie tak naprawdę zrozumieli, że no, rywalizacja sportowa to jest rywalizacja sportowa, ale można też godnie ten nasz kraj reprezentować i kibicować naszej reprezentacji. O co chodzi w pracy sekretarza? Bo nie jest, może się kojarzyć z sekretarką, ale to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna. Mimo wszystko myślę rola. Wiele osób też nie wie, że tak naprawdę jest to stanowisko jedno z ważniejszych w Polskim Związku Piłki Nożnej. Czym pan będzie dokładnie się zajmował? No rzeczywiście nazwa tego stanowiska kojarzy się, prawda, z czasami z innego systemu. No, sekretarzy było tak kiedyś dużo. Do głównych ról sekretarza przede wszystkim należy egzekucja wszystkich uchwał zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli takie efektywne, codzienne działanie, realizowanie celów bądź umów, bądź decyzji, które zostały podjęte przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest takie najważniejsza odpowiedzialność. A na co dzień jest oczywiście również praca polegająca na zarządzaniu całym Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Mam tu na myśli biuro, które jest na Bitwie Warszawskiej. Tam pracuje dość sporo pracowników i to musi być wszystko bardzo efektywne, zorganizowane, tak aby móc skutecznie realizować wszystkie powierzone nam cele. No właśnie, a co z tym biurem? Będą przenosiny do nowej siedziby, czy jednak ten projekt na Wilanowie zostanie porzucony? Jak no, pan myśli? Tak jak to jest teraz komunikowane, no, decyzje tak naprawdę zapadną. No, jesteśmy w procesie zbierania rzetelnych informacji na temat tego, co mamy na ten moment. I tak naprawdę no, wkrótce decyzje będą podejmowane. A taka namacalna rzecz, nie wiem, czy to jest w pana kompetencjach, namacalna rzecz dla kibiców, chociażby sytuacja przed spotkaniem w Gdańsku, tylko dwie otwarte kasy i znów te gigantyczne kolejki. Czy to można przed meczami zmienić, żeby tego nie było? No, wszystko, co jest bolączką kibiców, też po części jest moją gorączką, bo też jestem kibicem, ale pracuję również dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno będziemy chcieli na przyszłość usprawnić właśnie takie rzeczy, żeby nie miały miejsca. No to... klub kibica to też jest jakby w pana projekcie realizacji, żeby ten klub kibica być może był też bardziej transparentny, bo on jak najbardziej funkcjonuje za granicą, czy to w Anglii, czy w innych federacjach. I wszyscy przyjmują klub kibica tam ze zrozumieniem i czymś i pewnego rodzaju normalnością, bo wiele przywilejów jest też z tego tytułu płynących. U nas to jest jeszcze traktowane bardzo mocno jako jakaś mocna ingerencja w tą niezależność kibica. Czy tutaj będziecie chcieli może ten klub kibica jakoś lepiej skomunikować z tymi ludźmi, którzy nie biorą też udziału jeszcze w tej inicjatywie, w tej inicjatywie? Jeśli chodzi o reprezentację. Tak, jak najbardziej. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby klub kibica był jak najbardziej efektywny, przyjazny i tak naprawdę, aby był dla ludzi. I na pewno tutaj też dużo rzeczy wymaga zmian i te zmiany też tutaj będą wykonywane. A sponsorzy, to jest pozyskiwanie tych sponsorów, to jest też działka po części pana, bo zastanawiam się nad pana właśnie doświadczeniem, jeśli chodzi o biznes. Zapewne znajomość menadżerów czy też właścicieli dużych firm to jest coś, co może pan traktować jako pewnego rodzaju przewagę. To można jakoś na związek przełożyć, wykorzystać w tym finansowym aspekcie? Znaczy, związek też ma umowę wiążącą z firmą Sport 5, więc tam jest też dużo rzeczy ustalonych, jak właśnie takie rzeczy mają być procedurowane. Na pewno tak, będziemy myśleli o tym, aby tych sponsorów było jak najwięcej, prawda, żeby to wszystko było dobrze poukładane i na pewno też będziemy próbowali tutaj dużo rzeczy efektywnie zrealizować. Reprezentacja jest wspólna tak naprawdę, także to jest dobro każdego naszego obywatela naszego kraju i to jest taka nasza wizytówka, ta reprezentacja, więc oczywiście sponsorzy też są ważną rzeczą, żeby ta reprezentacja funkcjonowała. Za 4 lata są
kolejne wybory. Z jakim poczuciem po tej kadencji Zbigniewa Bońka pan jako sekretarz generalny chciałby się obudzić, żeby mieć to poczucie dobrze wykonanej pracy? No właśnie, jeśli chodzi o mnie samego, to chciałbym mieć właśnie takie poczucie, że ta praca była rzeczywiście dobrze wykonana i z dumą będę mógł powiedzieć, że parę rzeczy tak naprawdę się udało. A tak w ogóle to chciałbym, żeby coraz więcej młodych ludzi, chłopców, dziewczynek uprawiało polską piłkę nożną i mogło w niej odnaleźć swoją pasję w życiu. I mam nadzieję, że za te 4 lata również ten klimat, który teraz się tak pozytywnie zmienia, tak naprawdę zmienił się i był kontynuowany, żeby było tak dużo tej pozytywnej energii o piłce, bo tak naprawdę to piłka to jest dla ludzi, dla kibiców, dla wszystkich i to jest takie nasze dobro narodowe. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. Dziękuję bardzo.